jest 8 zasad otwartego dialogu. Czy możemy je omówić i czy możesz wyjaśnić, na czym polega każda z nich? Zacznę od tego, że w połowie lat 90. mieliśmy projekt badawczy z profesorem Jukką Aaltonenem, który przez długi czas był konsultantem naszej metody i chciał się dowiedzieć, na czym opiera się ten nowy system opieki, w którym mobilne zespoły interwencji kryzysowej jeżdżą do prywatnych domów. Więc zebraliśmy wszystkie dane z dokumentacji pacjentów i przeprowadziliśmy jakościową analizę ich treści. I tak właśnie odkryliśmy, na czym polega optymalny proces opieki w metodzie otwartego dialogu, dzięki której ludzie przestali być hospitalizowani z powodu psychozy. In this new system in which people were no longer hospitalized because of psychotic problems, there seems to happen the things that first of all there was this immediate help guaranteed. Pierwsze spotkanie musi się odbyć w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu, czyli nie czekamy na rozpoczęcie terapii. Po drugie, konieczna jest perspektywa rodziny i znajomych, czyli społeczność. I od samego początku członkowie rodziny i inne znajome osoby są zapraszane na spotkania i mogą uczestniczyć w nich tak długo, jak chcą. Meeting to be together and follow as long time as needed. And the third point was that there was a po trzecie, konieczna jest elastyczność, polegająca na tym, że w zależności od potrzeb konkretnych osób stosujemy różne metody działania. Następna rzecz to zagwarantowanie ciągłości psychologicznej, polegającej na tym, że ten sam zespół terapeutów jest obecny od początku do końca. Do zespołu może dołączyć pracownik socjalny, jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia, opieki społecznej i przekraczania granic pomiędzy opieką szpitalną a środowiskową. For support of the social care and going across the boundaries between hospital and community care. And then in the end to kolejna rzecz to stworzenie poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy byli w stanie tolerować niepewność, cierpliwie czekać bez uzyskania rozwiązania, dlatego że nie stosujemy żadnych gotowych, sprawdzonych metod lub odpowiedzi. I dlatego musimy się skupić na rozmowie i dialogu po to, żeby zrozumieć, co wydarzyło się w życiu osoby w kryzysie psychicznym. To są w skrócie najważniejsze zasady metody otwartego dialogu. So tolerating uncertainty is very unique. Czyli jest 7 zasad, a nie 8, tak jak powiedziałam wcześniej, przepraszam. I wyjątkowe jest tolerowanie niepewności, bo myślę, że wielu osobom trudno będzie zrozumieć, jak można chcieć pomóc komuś i go wyleczyć, a jednocześnie tolerować niepewność i brak natychmiastowych rozwiązań, dlatego że właściwe rozwiązania i odpowiedzi pojawią się dopiero podczas rozmowy w ramach otwartego dialogu. Dobrze mówię? Is this correct? Yes. Exactly. Yes. And the idea is that dokładnie tak. Chodzi o to, że wtedy stwarzamy więcej przestrzeni dla uruchomienia własnych zasobów osoby w kryzysie psychicznym, które mogą się dzięki temu zmobilizować i poszukiwać własnych opcji i sposobów na dalsze życie. Unikamy założenia, że to my znamy wszystkie odpowiedzi, mamy gotowe rozwiązania albo wytyczne. I to jest ogromna różnica. Bardzo ważne jest to, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której każdy człowiek będzie mógł rozwijać się i zmieniać na swój własny sposób. To jest najtrudniejsze podczas każdego spotkania, dlatego że uważamy się za uzdrowicieli i uważamy, że wiemy lepiej. Staramy się narzucić innym swój sposób myślenia, zapominając o tym, że to są moje pomysły powstałe z moich własnych doświadczeń zawodowych, a często też i osobistych. I dlatego musimy prowadzić dialog w taki sposób, żeby kontrolować naszą potrzebę udzielania dobrych rad, a zamiast tego starać się prowadzić do otwartego dla wszystkich dialogu. I dlatego terapeuci muszą być odpowiednio przeszkoleni. To bardzo ważne. This is why we need the training that is a very basic part of developing the open dialogue.
most amazing thing about this part is that you don't take away the responsibility for yourself. Najbardziej niesamowite jest w tym to, że nie odbierasz klientowi odpowiedzialności za siebie, a wprost przeciwnie. Zachęcasz go do tego, żeby był w pełni odpowiedzialny za swoje życie i uczestniczył w procesie uzdrawiania swojego życia. Bo w tradycyjnej medycynie lekarz wie wszystko, a ty jesteś tylko pacjentem. Masz wykonywać zalecenia i nie powinieneś w ogóle kwestionować tego, co mówi lekarz. Tymczasem w metodzie otwartego dialogu dajesz ludziom narzędzia do radzenia sobie z własnym życiem i własnymi emocjami. You give them more tools to cope with their own lives and their own emotions. Yes. Thinking about the lady that you spoke, gave an example in the I wracając do kobiety, o której mówiłaś na początku, różnica w podejściu polegałaby na tym, że w metodzie otwartego dialogu zapytalibyśmy ją, czy ma na to jakieś wyjaśnienie. Co wydarzyło się w twoim życiu? Nikt by jej nie powiedział, że to się zdarzyło dlatego, że masz schizofrenię i musisz brać leki do końca życia. Zamiast tego konsekwentnie staralibyśmy się dotrzeć do tego, co ona sama o tym myśli. I oczywiście na początku nie wiedziałaby, co odpowiedzieć, a my dlatego musimy na przykład powtórzyć jej słowa i krok po kroku zacząć znajdować coraz więcej powiązań z tym, co wydarzyło się w jej życiu. To what has happened in life. To niesamowite. Amazing. You mentioned therapists. They have to be prepared. They have to be educated. Wspomniałeś o terapeutach, którzy muszą być odpowiednio przygotowani, przeszkoleni i muszą spełniać konkretne wymagania. Muszą mieć w sobie ciekawość, muszą być otwarci wobec osoby przeżywającej kryzys emocjonalny. Emocjonalne, muszą być elastyczni, muszą być pozbawieni uprzedzeń, życzliwi, chętni do nauki i słuchania bez osądzania i muszą raczej starać się zrozumieć człowieka niż stawiać diagnozę. Without judgment, and they have to try to understand a human being rather than make a diagnosis. I myślę, że to jest definicja doskonałej pielęgniarki, doskonałego lekarza, doskonałego psychologa, doskonałego psychiatry, a może po prostu doskonałego człowieka. Ile masz takich osób? Ilu masz terapeutów spełniających te wszystkie kryteria? Well, I hope that we have many of them. Actually, what has happened during the last years? Mam nadzieję, że wielu i coraz więcej, dlatego że w ciągu ostatnich lat na świecie wzrosło zainteresowanie metodą otwartego dialogu. Zaczęliśmy organizować programy szkoleniowe i edukacyjne w różnych krajach. I teraz już w około 35 krajów istnieją projekty otwartego dialogu i programy nauczające taki sposób pracy, jaki opisałaś. These training programs, what we in a way try to learn, is a way of working that you describe. Perhaps to point one thing, Bardzo ważne okazało się to, że trzeba zaznajomić się z własnymi osobistymi głosami. Jakie są moje własne relacje, w których wyrosłem? Uczymy, jak zrobić to w sposób dialogiczny, żeby nauczyć się dialogu ze swoją relacją do życia. A ponieważ w dialogu wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, to nie ma znaczenia, kim jestem z zawodu. Ja wypowiadam się jako Jako, Beata wypowiada się jako Beata, a jednocześnie jako psycholog znam moje obowiązki. Więc jeżeli spotykam się z osobą zagrożoną samobójstwem, to muszę wiedzieć, jak się zachować, żeby nie zwiększyć prawdopodobieństwa śmierci, a nie odwrotnie. Chodzi więc o to, żeby połączyć w sobie głosy osobiste i zawodowe. I to jest chyba najważniejsze. Probability of death, but to do the opposite and so on. So the combination of the professionals and the personal voices is the one to learn. Perhaps most important.